Pani Marszałek, Wysoka Izbo. To jest kolejna ustawa dotycząca w ogóle systemu podatkowego. Jakby Państwo porozmawiali kiedyś z przedsiębiorcami, to jednym z podstawowych problemów jest to, jak wiele jest tych przepisów, jak wiele jest tych regulacji, jak bardzo to jest zagmatwane. Ale to jest jeden z problemów, które dręczą Polaków. A drugim problemem jest to, jak wiele jest kolejnych rozwiązań, kolejnych podatków, kolejnych danin czy opłat, jakkolwiek wy chcecie te podatki nazywać. W związku z tym mam pytanie do przedstawicieli rządu i proszę o odpowiedź na piśmie, żeby wyliczyć wszystkie nowe opłaty, podatki, daniny, czy jakkolwiek to państwo nazywacie, które zostały wprowadzone w Polsce od października 2015 roku. Dziękuję.